Cześć, fajnie, że to oglądasz. Dzisiaj razem z Olgą pokażemy Ci, jak pomóc sobie, kiedy boli Cię kręgosłup na samym dole. Na samym dole, czyli tutaj w pasie na wysokości pasa, ale centralnie kręgosłup, czyli mamy taki masaż specjalny właśnie na to miejsce. Olga, jeśli możesz położyć się na macie, na plecach. To, co jest najważniejsze podczas tego masażu, to znaleźć odbicie lustrzane tego bólu na kręgosłupie centralnie tutaj po tej stronie, bo to może być centymetr wyżej, to może być 2 cm wyżej. Załóżmy, że w tym momencie, w tym miejscu z tyłu Olgę boli kręgosłup i w tym miejscu potrzebujemy wcisnąć. To jest taki, to musi być taki dość pewny ucisk. Może powiem w ten sposób. Nie taki, żeby aż Olga tutaj zwijała się z bólu, ale to musi być taki pewny ucisk tutaj po to, żeby w tym miejscu przytrzymać. Przytrzymujesz to do 2 minut, mówiąc wtedy Oldze, że wygląda pięknie i za momencik przestanie ją boleć właśnie kręgosłup tam na dole. Olga również może sobie powtarzać, że już mi przechodzi i to też dodatkowo pomoże. Zauważyłem, że pomimo tego, że do tego filmiku żeśmy nie ustalili tego, że Olgę boli ją w krzyżu, okazało się, że jednak był tam ból, bo widziałem, kiedy dotknąłem do Olgi tutaj, to było tutaj takie twarde bardzo miejsce i Olgę też troszeczkę zabolało, kiedy to zrobiłem. W każdym bądź razie przytrzymujesz do 2 minut i w ten sposób pozbędziesz się, prawdopodobnie pozbędziesz się bólu właśnie kręgosłupa na samym dole. To tyle na dzisiaj. Przetestuj. Najlepiej z osobą, która Ci pomoże. Jeśli nie masz nikogo, weź na przykład butelkę jakąś albo jakiś klocek i w tym miejscu naciśnij. Też możesz sobie samemu pomóc, ale oczywiście przy pomocy kogoś innego jest to wiele przyjemniej. To tyle na tą chwilkę. Mam nadzieję, że Ci się podobało i że Ci pomożemy w ten sposób. Dołącz do nas, do subskrybentów na YouTubie czy na Facebooku i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!